Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku i dziś specjalnie coś dla osób, które od jakiegoś czasu proszą mnie o właśnie takie porównanie. A o co dokładnie chodzi? Dopytujecie mnie, czy serum od marki Revox, a mamy ich kilka do wyboru, są tańszym zamiennikiem serum od marki Basic Lab. Tam oczywiście chodzi o wybrane produkty, m.in. z witaminą C, serum z kofeiną, z niacynamidem i nie tylko. Pytacie mnie, czy dlaczego produkty marki Basic Lab są droższe, skoro Revox może być ich tańszym zamiennikiem. A jak wiecie, marka Revox i preparaty marki Revox są dostępne m.in. w Hebe, w bardzo niskich cenach, często również na dosyć dużych promocjach. No i pytacie mnie, prosicie mnie o to, żebym zrobiła takie porównanie właśnie tych wybranych przez Was preparatów, czy to rzeczywiście tak jest. Czy można uznać, że te preparaty od marki Revox będą tańszymi zamiennikami serum od marki Basic Lab. No i właśnie dzisiaj postanowiłam zrobić taki film. Skupimy się głównie na składach. Porównamy sobie składy, substancje aktywne, które tam się znajdują, stężenia i nie tylko. Bo oczywiście musicie pamiętać o tym, że kiedy szukamy jakiegoś zamiennika, to oprócz tego, że patrzymy na skład, na markę, na cenę i tak dalej, to zawsze musimy wziąć pod uwagę również działanie. Bo może się tak okazać, że na przykład dany produkt w droższej cenie ma bardzo podobny skład do tego tańszego kosmetyku, mamy te same substancje aktywne nawet, być może bardzo zbliżone stężenia, a co się okazuje, ten tańszy niby zamiennik wcale już tak dobrze nie działa jak ten droższy. Oczywiście tutaj jest kwestia również formulacji, tego jak technolog przygotował w laboratorium dany preparat, jak ze sobą połączył stężenia różnych substancji i co dzięki temu otrzymał. Ale generalnie szukając właśnie tańszego zamiennika, wy patrzycie na skład, patrzycie na cenę, patrzycie na markę, na substancje aktywne i dzisiaj tym właśnie się zajmiemy. Moi drodzy, zaczniemy od dwóch preparatów, które zawierają w składzie witaminę C. I na początek przeanalizujmy sobie, co znajduje się w składzie preparatu od marki Revox, który zawiera dosyć duże, wysokie stężenie witaminy C. I mamy tutaj na początku wodę, następnie kwas askorbinowy w stężeniu 20%, mamy regulator pH, humektant, wyciąg z aloesu, wyciąg z herbaty, konserwant, emulgator, zagęstnik, zapachy, związki zapachowe, sekwestrant i 3 zapachy. Czyli można by było powiedzieć, że skład jest krótki. Mamy witaminę C w bardzo wysokim stężeniu 20% w postaci kwasu askorbinowego na samym początku produktu. Mamy również substancje, które będą tworzyły formułę tego naszego serum. No i oczywiście mamy zapachy. Co natomiast znajduje się w serum od marki Basic Lab? I tutaj do porównania wybrałam produkt, który ma najwyższe stężenie 10% witaminy C, bo jest jeszcze w ofercie marki Basic Lab też serum z niższym stężeniem procentowym, ale chciałam mniej więcej dorównać stężeniami w tych dwóch produktach, więc weźmiemy tutaj pod uwagę właśnie to serum antyoksydacyjne z witaminą C 10%. I tutaj zaczynamy w składzie od oleju konopnego, następnie mamy olej winogronowy, witaminę C już w zupełnie innej formie, skwalan, witaminę E, kanabidiol, koenzym Q10, resweratrol i kwas ferulowy. No i zwróćcie uwagę teraz moi drodzy, że też mamy krótki skład, ale jest on zupełnie inny. No i dobrze, zróbmy sobie teraz w takim razie porównanie i zwróćcie uwagę, co Wam się tutaj będzie pojawiało na tablicy. Wyróżniłam takie najważniejsze i najbardziej charakterystyczne cechy, porównując te dwa preparaty ze sobą. Zacznijmy przede wszystkim od bazy danego produktu. W tym serum od marki Revox mamy wodę. Jeśli mamy wodę, to już możemy sobie założyć, że ten produkt będzie miał postać lekką i wodnistą, być może też żelową, ze względu na to, jaki został wykorzystany zagęstnik w danym produkcie. Z kolei w serum od marki Basic Lab nie mamy wody. Pierwszą bazową substancją jest olej konopny, a co za tym idzie, już wiemy, że będzie to produkt olejowy. Czyli widzicie, mamy tutaj pierwszą podstawową różnicę, jeśli chodzi o tańszy i droższy produkt. Kolejna ważna różnica to jest przede wszystkim witamina C.
którą mamy. I powiecie sobie, ok, dobra, w Revox mamy kwas askorbinowy 20%, czyli mamy bardzo wysokie stężenie, więc będzie świetnie na nas działać. A z kolei w Basic Lab mamy niższe stężenie, bo mamy 10%. Ok, mamy też inną formę. Ale moi drodzy, za co płacicie w tych kosmetykach? No właśnie, za tanią witaminę C w wysokim stężeniu, czyli kwas askorbinowy, i za nowoczesną witaminę C w najwyższym jej stężeniu, czyli 10%. I teraz tak, ta witamina C, która została wykorzystana w serum od Basic Lab, jest jedną z nowoczesnych form, która już w niskich stężeniach bardzo aktywnie działa. I działa nie tylko na zewnątrz naszej skóry i na te powierzchniowe warstwy naszego naskórka, ale również głębiej. I to jest bardzo, bardzo ważne. Czyli zwróćcie uwagę na to, że okej, cena tego produktu jest wysoka, ale marka zastosowała nie dość, że nowoczesną witaminę C, to jeszcze w bardzo, ale to bardzo wysokim jej stężeniu i naprawdę niesamowicie aktywną witaminę C. Z kolei w preparacie od marki Revox, który jest tańszy, mamy wykorzystane wysokie stężenie kwasu askorbinowego, chyba nawet najwyższe z dopuszczalnych stężeń kwasu askorbinowego, ale z kolei ta forma witaminy C działa powierzchownie. Działa na powierzchni naszego naskórka, jest też witaminą C, jak to się mówi, fotouczulającą, czyli nie do końca korzystnie będzie wpływała na skórę w przypadku cer wrażliwych, ale też w związku z działaniem światła. W tak dużym stężeniu, bez zastosowania filtra w porannej pielęgnacji, no trzeba tutaj uważać. Także widzicie, kolejne dwa czynniki, które wpływają na to, że moim zdaniem te dwa preparaty nie są sobie równe i nie będą zamiennikami. Ale to jeszcze nie koniec. Zwróćcie uwagę na to, że w serum od marki Basic Lab nie zostały wykorzystane żadne syntetyczne konserwanty. Z kolei w serum od marki Revox już tak. A zmniejszenie ilości konserwantów w produkcie, albo nawet niewykorzystywanie ich w produkcie sprawia, że jest on zdecydowanie lepszy dla skór wrażliwych. Ale to nie wszystko, bo w produkcie od marki Basic Lab nie mamy też zapachów. A jak wiemy, są takie zapachy, które mogą działać również alergizująco na skórę na przykład wrażliwą. I tutaj jak patrzycie na markę Revox, to nie dość, że mamy związki zapachowe, to mamy jeszcze wyróżnione w składzie właśnie te substancje zapachowe alergenne. Czyli znowu, słuchajcie, mamy kolejną różnicę, która no... Powiedziałabym, że zamienniki to do końca nie są, ale na zakończenie, jeśli chodzi o podsumowanie tych dwóch preparatów, zwróćcie uwagę na to, jakie dodatkowe substancje aktywne znajdziemy w składach tych dwóch produktów. Jeśli chodzi o markę Revox, to mamy tam wyciąg z aloesu i wyciąg z herbaty. I to też nie są najdroższe substancje aktywne, ale to też nie są takie substancje aktywne, które przyniosą Wam jakieś efekty wow. Okej, najważniejsza w tym serum jest witamina C w dużym stężeniu, wyciąg z aloesu, który będzie działał łagodząco, i jeszcze jeden antyoksydant, czyli właśnie ten wyciąg z herbaty. Co mamy w Basic Lab? W Basic Lab oprócz tego, że mamy bazę jako olej konopny, który fantastycznie działa na naszą skórę, to mamy również cannabidiol, słuchajcie. Mamy skwalan, który też będzie cudownie działał na naszą skórę, ale mamy również koenzym Q10, mamy resweratrol, mamy kwas ferulowy. Zwróćcie uwagę, jak ciekawe i fajne substancje aktywne znajdziemy już w preparacie marki Basic Lab. No i teraz moje pytanie do Was. Co myślicie? Czy mamy tutaj dwa zamienniki? Znaczy mamy zamiennik, czy Revox, to serum z witaminą C, będzie zamiennikiem tego serum od marki Basic Lab? Moim zdaniem nie. Ale idziemy dalej. Zrobimy sobie kolejne porównanie na podstawie dwóch produktów zawierających w składzie kofeinę. Bo też o to bardzo mnie pytacie i prosicie, żebym porównała te dwa kosmetyki. Czy składowo mamy tutaj tańszy zamiennik w porównaniu do Basic Lab, czy też nie? Oczywiście pamiętajcie tutaj, że ja będę porównywać od marki Basic Lab serum z kofeiną, które jest do zastosowania, które producent nam poleca do zastosowania na skórę wokół oczu. Z kolei, jeśli chodzi o markę Revox, mamy tutaj serum z kofeiną do stosowania na twarz. No dobrze, zacznijmy teraz od składu i tego, co znajdziemy w serum marki Revox.
No i znowu, moi drodzy, zaczynamy od bazowej wody, a na drugim miejscu mamy kofeinę. Następnie mamy humektant, wyciąg z herbaty, zagęstnik, konserwant, emulgator i sekwestrant. Bardzo prosty skład. To, co jest najważniejsze i co nam sugeruje marka, mamy już na drugim miejscu, czyli kofeinę w wysokim stężeniu i tak naprawdę substancje, które będą tworzyły nasz produkt. Co z kolei znajdziemy w produkcie z kofeiną od marki Basic Lab? I tutaj, moi drodzy, znów zaczynamy od wody. Czyli można powiedzieć, że i w jednym i w drugim produkcie bazą jest woda. Ale następna substancja, która nam się pojawia, to jest gliceryna, później mamy humektant, kwas hialuronowy, kofeinę, niacynamid, pantenol, przeciwutleniacz, który jest również, może być również konserwantem, humektant, regulator pH i zagęstnik. Widzicie? Tutaj skład jest już nieco bardziej treściwy, mamy więcej substancji aktywnych, mamy oczywiście kofeinę, która już znajduje się dalej w składzie, no ale różnice składowe też są. No to teraz porównajmy sobie te dwa produkty. Moi drodzy, zaczynamy właśnie od tej kofeiny. Jeśli chodzi o serum od Revox, to wiemy, że mamy kofeinę 5%, która znajduje się na drugim miejscu w składzie. Jeśli chodzi o markę Basic Lab, to mamy kofeinę, która znajduje się na 6. miejscu w składzie, ale nie do końca znamy jej stężenie. Dobra, lecimy dalej. Konserwanty. Jak widzicie, w produkcie od marki Revox mamy fenoksyetanol, czyli jeden z tych nowszych konserwantów. Z kolei w produkcie od marki Basic Lab mamy coś lepszego. Mamy bardzo nowoczesny konserwant, który jest również przeciwutleniaczem. Ostatnio troszkę się mówi o tym, że fenoksyetanol wpada już pomału w tę grupę substancji kontrowersyjnych. A ten konserwant, który wykorzystała marka Basic Lab, już nie. I to jest bardzo ciekawy konserwant. Ok, idziemy dalej. Następne mamy składniki dodatkowe w tych produktach. Jeśli chodzi o markę Revox, to znajdziemy jako dodatkową substancję tylko wyciąg z herbaty. W przypadku marki Basic Lab mamy 10% argirelinę, czyli peptyd, mamy kwas hialuronowy, mamy niacynamid, mamy pantenol, mamy glicerynę, no i właśnie ten przeciwutleniacz. Ok, widzicie to? Czyli znowu można było powiedzieć, że są to dwa zupełnie inne produkty, mimo tego, że w składach mamy kofeinę. Mamy bardziej rozbudowany skład w przypadku marki Basic Lab. Mamy peptyd, mamy kwas hialuronowy, mamy łagodzący pantenol, a w przypadku Revox mamy tylko wyciąg z herbaty. Więc widzicie teraz, na czym polega różnica, jeśli chodzi o składy tych produktów. I jeszcze jeden kosmetyk, który chciałam Wam dzisiaj tutaj porównać, czyli preparat z niacynamidem. No dobrze, moi drodzy, to zaczynamy znowu od marki Revox i od składu tego produktu. Na samym początku mamy znowu wodę, później mamy niacynamid, humektant, cytrynian cynku, konserwant, zagęstnik, emulgator i sekwestrant. Prosty, kolejny prosty skład, który charakteryzuje m.in. właśnie produkty marki Revox. Mamy to, co dla nas najważniejsze, czyli ten niacynamid wysoko w składzie, mamy bazową wodę i oczywiście substancje, które będą tworzyły formułę naszego kosmetyku. Co z kolei znajdziemy w produkcie od marki Basic Lab? I tutaj dla porównania również pomyślałam o tym kosmetyku, który zawiera identyczne stężenie niacynamidu. Czyli w przypadku marki Revox mamy 10%, w przypadku marki Basic Lab mamy również 10%. Ale co tutaj z kolei znajdziemy w składzie? No i uwaga, zaczynamy znowu od wody. Mamy filtrat z wody ryżowej, następnie niacynamid, roślinny glikol, inulinę, humektant, glicerynę, kofeinę, oligosacharydy, nowoczesny peptyd, kolejny peptyd, kwas sebacynowy, kwas pozyskiwany z mleczka pszczelego, rozpuszczalnik, pantenol, zagęstnik i przeciwutleniacz, który znowu z kolei może być właśnie tym konserwantem. Widzicie różnicę? No ja widzę ogromne. Przede wszystkim znowu mamy rozbudowany skład. Znowu mamy kolejne substancje aktywne, mimo tego, że niacynamid tutaj znajduje się na 3. miejscu w składzie, a w przypadku marki Revox mamy go na 2. miejscu w składzie. Stężenia są te same, ale jeszcze przed niacynamidem w produkcie od marki Basic Lab znajdziemy ten filtrat wody ryżowej, który również cudownie wpływa na naszą skórę. I znowu, moi drodzy, jeśli popatrzymy na konserwanty w
obu produktach mamy kolejną różnicę. Nowoczesny konserwant, który jest również przeciwutleniaczem i powiedziałabym już ten bardziej kontrowersyjny konserwant, który też należy do tych młodszych stosowanych w produktach pielęgnacyjnych. Co mamy więcej? No właśnie, te dodatkowe substancje aktywne. Jeśli chodzi o serum marki Revox, mamy tylko cytrynian cynku. Jeśli chodzi natomiast o serum od marki Basic Lab, mam glicerynę, inulinę, kompleks peptydów, pantenol, filtrat z wody ryżowej i prebiotyki. Widzicie, no jest różnica. No jest bardzo duża różnica. Oprócz tego, że mamy te dwie najważniejsze substancje aktywne, które dzisiaj sobie porównujemy w tych samych stężeniach, to w przypadku marki Basic Lab mamy jeszcze dodatkowe substancje, które będą fantastycznie wpływały na naszą skórę. W przypadku marki Basic Lab, w przypadku marki Revox głównym działaniem i główną tą substancją aktywną będzie jednak niacynamid i to on będzie wpływał na stan naszej skóry. Jak widzicie, moi drodzy, porównałam Wam dzisiaj tylko trzy produkty, czyli markę Basic Lab i markę Revox. Na podstawie ich składów i tylko i wyłącznie składów już możemy zauważyć, że no nie do końca są tutaj tańsze zamienniki, jeśli chodzi o Revox. Bo w przypadku marki Basic Lab mamy bardziej rozbudowane składy, mamy zdecydowanie więcej substancji aktywnych i to ciekawych substancji aktywnych, takich naprawdę korzystnych dla naszej skóry. Mamy zdecydowanie lepszy sposób konserwowania produktu. Mamy w przypadku witaminy C lepszą witaminę C, lepszą i bardziej aktywną formę witaminy C, lepszą dla naszej skóry ze względu na jej działanie. Mamy i zupełnie inną bazę, jeśli chodzi o produkt. Substancje zapachowe. Marka Basic Lab charakteryzuje się również tym, że tworzy swoje produkty i formuły tych produktów w taki sposób, by były one również dobre dla skór wrażliwych. Jeśli popatrzymy sobie na produkty marki Revox, to nie do końca tak będzie, bo patrząc na zapachy, patrząc na konserwanty, zwróćcie uwagę również, jakie inne konserwanty znajdziemy w produktach marki Revox, nie w tych, które dzisiaj Wam wymieniłam, ale w innych dostępnych. Mamy też kolejne, już powiedziałabym bardziej takie kontrowersyjne konserwanty, od których wiele marek już dzisiaj odchodzi. Sprawdźcie sobie to sami, o jakie konserwanty chodzi. Więc okej, jeśli patrzymy na cenę, to różnica tych produktów w cenach jest ogromna. Ale czy produkty marki Revox dadzą nam to samo, co produkty marki Basic Lab? No moim zdaniem nie. Oczywiście, tak jak wspomniałam na początku filmu, trzeba też pamiętać o tym testowaniu produktu, o sprawdzaniu, jak będzie działał on na naszą skórę. Ja nie twierdzę, że produkty marki Revox są złe. Ja ich osobiście nie testowałam, więc nie mogę się wypowiedzieć na temat ich działania. Ale wiem po Was, że bardzo dużo z Was korzysta z tej marki i jesteście zadowoleni. Tak samo jak są osoby, które wykorzystały, przetestowały produkty marki Basic Lab i nie do końca są zadowolone z efektów. I to jest normalne, tak? Bo skóra każdego z nas będzie inaczej reagowała na dany produkt, na dane substancje aktywne i też Wy będziecie widzieć inne efekty działania na swojej skórze. Musicie zawsze o tym pamiętać. Natomiast jeśli patrzymy tylko i wyłącznie na składy, no to moim zdaniem nie ma tutaj żadnego porównania. Ale oczywiście ocenę pozostawiam Wam. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się podobał. Będą kolejne. Piszcie koniecznie w komentarzach, jakie marki mam dla Was porównać, jakie produkty mam dla Was porównać, czy rzeczywiście są to zamienniki pod każdym względem. Bo być może wśród tych Waszych propozycji znajdą się takie kosmetyki, które sama przetestowałam, porównując jeden z drugim, jeśli chodzi o te zamienniki i też będę mogła się wypowiedzieć na temat działania. Więc dajcie koniecznie znać w komentarzach, a ja tymczasem już się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, buziaki, pa!